Witam Was tutaj, cześć, tam Znosz i zapraszam Was już teraz na wyniki konkursu z Avizolandii, czyli mojego serwera na Discordzie, link do niego w opisie. Jak ktoś nie wie, o jakim konkursie mówię, to skrócę mniej więcej, co w tym chodziło. Chodziło o to, aby wymyśleć swój własny przebieg trzeciej linii metra, zaczynając go od stacji Gocław i stacji Stadion Narodowy, czyli połączyć z nimi tam dwa różne końce, jak ktoś chciał pociągnąć i inne rzeczy, lub napisać na schematach Rafała Trzaskowskiego, gdzie powinny się znajdować stacje na tej części, której stacji nie ma podpisanych. No i dostałem trochę tutaj tych naszych prac konkursowych, a teraz je tutaj ocenię i wyciągniemy zwycięzcę. Zwycięzca konkursu dostaje moda na Avizolandii. No i tak, mamy tutaj pierwszy schemat. Wygląda on następująco. Co możemy zobaczyć na nim? No, ogólnie jest całkiem ciekawe tutaj z tymi stacjami, bo tutaj mamy akurat podpisane stacje. Widzimy sobie też tutaj jedną stację Niepodległości. Dalej tutaj mamy Aleje Ujazdowskie, Solec. Ogólnie na tym odcinku stacje bym powiedział, że są całkiem nieźle rozkładane. Jednakże na tej części mi brakuje, bo tak, Siekierki i tutaj ten odjazd, no to całkiem jest dobrze. Przy głównych arteriach są łączniki, tu brakuje jednej stacji, jakby z mojej strony. Natomiast przy tej stronie jest trochę dla mnie większy problem, bo tak, o ile Służewiec tutaj jest Wołowska i dobrze, to tu mi brakuje jednej stacji, bo tu jest Puławska, ale tu według mnie też właśnie powinna być jeszcze jako Puławska stacja, bo tu jest Górka i tu powinny być dwie stacje, albo tą na przykład trochę przesunąć w tą stronę. No nie, na pewno tu powinno być więcej tych stacji w tym zagęszczeniu, bo ta ulica z tramwajami potrzebuje takiego łącznika, według mnie. Także tak wygląda tutaj nasz pierwszy schemat. W drugim schemacie mamy trochę propozycję przebiegu trzeciej linii metra, z tym, że tutaj byśmy zmienili po prostu lokalizację tą. Jest to ciekawe. O ile od tego odcinka mniej więcej jest tak samo jak w poprzednim schemacie, czyli łącznik tutaj jest naszą trasą tramwajową, tutaj lekki zjazd na Solec, to jest dosyć ciekawe, bym powiedział. No i przez Stadion Narodowy, natomiast tak, tutaj jest propozycja ta normalna, jaką widzimy. I propozycja, która jest lepsza, czyli ścięć tu wzdłuż naszej linii tramwajowej. O ile ścięcie wzdłuż linii tramwajowej mi się nie podoba, to ten zakręt tu na stronie to już w ogóle mi się nie podoba. Ale tu by się przydała ta linia metra na pewno. Chociaż przez wschodnią, miejską i tak dalej, to sądzę, że nie jest złe. Tu bym z kolei z tym się zgodził, że tu można byłoby się ściąć faktycznie trochę w tym rejonie. No a tutaj stacje to są tak, no tutaj dosyć dużo jest Developer Plus, ale to i tak ta linia, ten wadnik byłby taki Developer Plus, to wiadomo. Natomiast po tej stronie widzimy ewidentnie tutaj, proszę bardzo, 1, 2, Siekierki, dwie stacje, także dobrze. I tu jest właśnie ta stacja nieobowiązkowa, jak tu ładnie podpisane, czyli właśnie wzdłuż naszej linii tramwajowej i to się faktycznie według mnie zgadza. I na Służewcu jest o jedną stację więcej, także też na plus. Tu mamy kolejny, bez podpisywania nazw stacji i tylko na odcinku w wariancie A, czyli trochę inaczej. No i mamy tutaj Siekierki, wzdłuż naszych głównych wszystkich arterii zaproponowane linie tutaj, no tramwajowe, tak, tu są tramwaje, tu jest planowany tramwaj, tu jest tramwaj, także wzdłuż tych wszystkich ulic jest i to mi się bardzo podoba. I tutaj też na Służewcu są po dwie stacje, w sensie z tą stacją byłyby problemy, bo tam zbytnio nic nie ma aż tak dużo, w sensie taka szwedzka bis, czy nawet gorzej niż szwedzka, bo na szwedzkiej będzie w końcu ulica dosyć duża, no ale tak to wygląda. Teraz przejdźmy sobie do naszych tej większych prac, czyli w zmiennych już tylko i wyłącznie bez podpisywania nazw stacji i tak dalej, tylko własne propozycje trzeciej linii metra od Gocławia i Stadionu Narodowego. Pierwsza propozycja wygląda następująco. Zaczynamy sobie tutaj pierwszy bardzo od pętli tramwajowej Winnica mniej więcej. No i tak, jest to ogólnie ciekawa propozycja, żeby pociągnąć do Winnicy tutaj przez, znaczy wiadomo, że tu pewnie byłaby jeszcze jedna stacja tu. Tu przy moście północnym by się przydała może niekoniecznie stacja, ale na pewno przystanek tramwajowy i do Młocin. Ogólnie ten odcinek sądzę, że byłby dobry, ale gdyby nie było tramwaju. Bo niestety, jeżeli tramwaj jest dosyć nowy, bo nie ukrywajmy, tramwaj na Winnicy to będzie nówka sztuka i miała być planowana tutaj linia metra w ten sposób, to na pewno ona by nie powstała, bo ona by zabiła całkowicie ten tramwaj. Kto by chciał jechać tył tramwajem do Młocin, jakby mógł wsiąść w metro. Po drugie, nie wyobrażam sobie budowy tego przystanku metra pod całym węzłem tutaj północnym, to raczej by się nigdy nie stało. Kolejny odcinek jest dosyć ciekawy i z nim się zgadzam faktycznie, żeby z Młocin pojechać w tu miejscówkę na Chomiszówce, gdzie faktycznie jest multum, tu się nowych osiedli buduje faktycznie. Dalej pod lotniskiem, co trochę jest takie, bym powiedział, no nie do końca, w sensie
W tym fragmencie będzie budowana ulica, w sensie gdzieś tutaj, gdzieś tu. Ale tak czy siak pod lotniskiem nie jestem przekonany, czy to byłoby dobre rozwiązanie. No i tak, później mamy tutaj nowe, bo mam tu nawet są stacje podpisane o obrońców Gordona. To jest dosyć ciekawe, ta propozycja. Tak, ta stacja jest taka szwedzka, ta też jest niestety taka szwedzka. W sensie tu będzie w przyszłości deweloper większy plus. Tu tak samo. Te wszystkie stacje to są takie... No tutaj nie ma aktualnie dużych ilości osób niestety. Natomiast dalej trochę mi się już mniej podoba ten cały zakres, bo o ile ta stacja tutaj jest dobra, łącznik do Naszyńskiego też mi się podoba, o tyle przejazd przez centralną, Śródmieście, w sensie tutaj centralna Rondo de Gola, tu jest Powiśle, Solec podpisane, Stadion Narodowy i Wschodni, to jest całkowicie dublowanie naszej linii średnicowej i kolejowej, na której pociągi jeżdżą dosyć często i sądzę, że akurat taka propozycja jest według mnie bezsensowna, bo to jest w sensie niepotrzebnie nam podwójny ruch i pod ziemią i na ziemi i tutaj i tak by nikt nie wybudował tego metra, bo budowanie pod tunelem średnicowym przy Rondzie de Gola jest właściwie wykonalne, jeżeli chciałoby się budować stację, to jest po pierwsze, a po drugie w tym rejonie to i tak już jest za gęsto. W sensie, ten odcinek mi się nie podoba, tak? Jeżeli byśmy go puścili sobie faktycznie na przykład dalej przez Plac Konstytucji i tu zawrócili, to jeszcze by miało więcej sensu. Ale jazda tu dokładnie wzdłuż tej linii, no niestety nie ukrywam, jest bezsensowna. Dalej odcinek Rafała Trzaskowskiego, czyli przez Gocław. Tu mi brakuje stacji, o tym już zawsze będę mówić. No ale dobrze, Siekierki 1, tutaj mamy dalej Czerniaków. To jest dobra lokalizacja. Tutaj ładne połączenie byłoby z tramwajem, więc to akurat plus bym powiedział. Przez Stegny tutaj, obok Alei Wilanowskiej i to też byłoby dobre. No i tu mamy niestety taki dziwny odjazd, bo zamiast zrobić łącznik na stacji Ursynów, według mnie to byłoby o wiele lepsze, to jedziemy do na Stokłosy, gdzie w teorii no jest tutaj prostszy ten zakręt, ale ja mam na Ursynów, bo w tym wypadku osoby stąd, to nie wiadomo po co by chciały jechać w tą stronę. W sensie naprawdę, gdzie oni by chcieli jechać. A w drugą stronę też dotąd by tylko jechali, a kto dalej by jechał? Ta stacja tutaj trochę się zdaje takim bezużytecznym łącznikiem, za przeproszeniem, bo stąd kto by chciał jechać w tym kierunku, na Kabaty, jeżeli nie do domu. Także tak, a raczej sądzę, że mało będzie osób, które będzie chciało jechać bezpośrednio tutaj, gdzieś do pracy na Gocław czy w te rejony. Znaczy, no jest to nowa możliwość, nie powiem, że nie, ja zawsze lubię nowe możliwości, ale no niestety. Tu mamy dalej połączenie z Pyrami, Powym, no i tu ogólne Puławskie to są po prostu powinien być tramwaj, który nawet mógłby się kończyć na granicy Warszawy, czyli gdzieś w tym rejonie na Puławskiej, ale tu powinien być tramwaj. W sensie nikt mi nie powie, że na Puławskiej nie powinno być tramwaju. W sensie nie znam osoby, która by mi zaprzeczyła. A metro byłoby jeszcze lepsze. Chociaż sądzę, że metro tutaj by miało zbyt rzadko stację, a tramwaj by był częściej, więc tramwaj nie byłby taki zły. No i tu mamy dwa przystanki, Pyry i Dawidy, z czego jestem bardzo zadowolony. I od razu jest tutaj pokazana nam, gdzie powinna być stacja STP. Dawidy, to mi się akurat podoba ta lokalizacja STP. Duże, ładne, otwarte pola, szybkie dołączenie tutaj z kolejową. Niestety nie ma łącznika z linią kolejową. Także no, to jest taki pewnego rodzaju minus. No i oczywiście w przyszłości możliwość rozbudowy naszego miejsca do Piaseczna. A tu akurat sądzę, że gdzieś miejsce nawet na naziemną stację czy podziemną by się znalazło. A dojazd metrem z Piaseczna do centrum Warszawy to sądzę, że byłoby więcej niż cudo. Także tak wygląda ten schemat. Jest też on dosyć ciekawy. Jednakże no, ten fragment tu mi się nie podoba i łącznik tutaj na Ursynowie też nie jest jednym z moich ulubionych miejscówek niestety. I dochodzimy do ostatniego tutaj, który będę mówić w odcinku. Tutaj było warte pokazania. Czyli, proszę bardzo, tu jest akurat więcej schematów. Musiałem pozamykać parę warstw z M6, M5, M4. I pokazałem tylko M3. Też jest ona podzielona na etapy. To bardzo mi się podoba, że możemy sobie na przykład wyłączyć etap czwarty. Tak wygląda etap czwarty. To jest etap piąty. Etap trzeci. O! Trochę inaczej ponazywane te etapy, widzę etap drugi, tu mamy wariant A, wariant B, no i jest tego dosyć dużo. Dobrze, mapa się uspokoiła, to możemy iść dalej. No i tak, ten schemat, powiem wam, że mi naprawdę się podoba. W sensie jest parę fragmentów, które mi się faktycznie, nie jestem do nich też najbardziej przekonany, ale zacznijmy sobie od Dawidów, czyli tu, gdzie byliśmy przed chwilą. Po pierwsze, STP.
Dobre umiejscowienie, tu tak samo zbytnio właśnie nie ma nic. Połączenie z PKP Dawidy. To jest według mnie dobre połączenie, niestety jest tutaj taki ostry zakręt, czyli znowu nam wychodzi jak na brudnie, ale sądzę, że mieszkańcy z Piaseczna, którzy by dojeżdżali i się przesiedlali na Dawidach do metra, to i tak by nie byli źli. Dalej, jak widzimy, jedziemy sobie dalej, no przez Jeziorki Północne, Dawidy, tu mamy Dawidy Północne, jest to dosyć dobra na Puławskiej w przyszłości, jeżeli w końcu tramwaje warszawskie by poszły po rozum do głowy i zaczęły budować tu tramwaj na Puławskiej, żeby od wyścigów przedłużyć ten tramwaj, pojechał faktycznie. Nawet nie mówię do samego Piaseczna, w sensie do Piaseczna jakby pojechał byłoby świetnie, ale nawet tutaj przy Myśladle po prostu zrobić pętle i przesiadki do autobusów byłoby cudo. Natomiast, bo ci mieszkańcy na Puławskiej potrzebują tego tramwaju, oni byliby na pewno zadowoleni. Natomiast wracając do tej linii metra, mamy tutaj dalej ciekawą stację, taką typowo pod galerię handlową jak Wola Park u Rychów. To jest ciekawe, no tu jest dobre połączenie z autobusami, bo tutaj trochę autobusów jedzie właśnie w kierunku Rysynowa, więc dobre. Na Stokłosach połączenie już przeżyjemy, bo tu trochę dalej inaczej idzie nasze metro. Dalej jedziemy tutaj obok SGGW i to jest akurat według mnie dobre połączenie, bo tak jak stacja, tutaj nasza Politechnika ma dosyć dużo popularności. Dalej Błonia, Wilanowskie Północne, to jest typowo Developer Plus. W sensie tutaj są już jakieś zabudowania, ale tu w przyszłości właśnie w tym głównie rejoncie będzie dużo siedli. No i tak, po pierwsze co mamy to Wilanów, Jana III Sobieskiego ma tutaj nowe połączenie do tramwaju, przesiadki i tak dalej. Tu jest dosyć ciekawy ten zakręt na Łęczowska. Dalej mamy Powsińska, Idźkowskiego, no i tak dalej, tutaj skręcamy na przykład tutaj mamy Aleja Wincenta Witosa. No i ogólnie nie będę tutaj się rozmówić, jak się nazywają stacje. Ogólnie ten schemat mi się podoba, bo nie zabija nam tramwaju, który będzie na Jana III Sobieskiego, tylko jedzie z boku. Czyli ogólnie całkiem nieźle to, bym powiedział, jest porozkładane. Co prawda nie wiem, jakby było z budową metra tutaj w tym odcinku, bo tu jest Ford i pod ziemią na pewno coś też jest, ale sądzę, że dałoby się to już przeżyć, pokopałoby się po prostu głębiej. Tu mamy zakręt, to jest akurat też dobry pomysł, na Aleja Polski Walczącej. W sensie, nie wierzę, w sensie oni byli tam stację gdzieś tu pewnie wybudowali, no ale tak czy siak, jest to dobry pomysł. Bo tu i tak jest połączenie, to byłoby niezłe połączenie komunikacyjne. Siekierki w tym rejonie, no to całkiem w centralnej części, ludzie mogliby dojeżdżać, tu jest jakieś duże osiedle, więc to nie byłoby złe. No i skręcamy do naszej linii Gocławskiej. Tu znowu mi brakuje tej stacji metra. W sensie najbardziej tu by mi pasowała stacja metra gdzieś w tym rejonie, ale tu jest Wisła, więc nie będzie stacji. No i tak, dajemy nasz odcinek Gocławski. No i od stadionu w drugą stronę też jest bardzo dobrze posprawowana, czyli nie wzdłuż linii kolejowej, ale obok. Mamy po pierwsze Solec, następnie mamy Piękną, później mamy od razu Plac Konstytucji i jedziemy tak daleko od naszego tutaj Placu Trzech Krzyży, więc tutaj Piękna mi się podoba. Plac Konstytucji jest od innej ulicy pociągnięty, co jest, bym powiedział, dosyć ciekawą propozycją, żeby w rejonie Koszykowej albo po prostu na terenie całego placu, pod całym placem była stacja. To jest ciekawe, ale byłoby trudne do wybudowania. Nie mówię, że niemożliwe, ale byłoby ciekawe, jakby to budowali, bo by musieli całkowicie zamknąć tu ruch tramwajowy. W sensie tu nie dałoby się puścić, musieliby puścić tędy, żeby tramwaj pojechał na okrągło. No bo tu ta stacja by zajęła właściwie cały nasz Plac Konstytucji. Idąc dalej, mamy naszą Koszykową. To jest też dobre połączenie z tramwajami. Tutaj na pewno było dużo ludzi. Plac Zawiszy by zyskał jeszcze więcej przesiadek, czyli nie tylko Warszawa Główna, nie tylko Warszawa Ochota, nie tylko WKD i nasze rondo tramwajowe tutaj w tym rejonie. W sensie rondo samochodowe, ale tramwaje też tutaj są. Ale jeszcze metro, no tu byłby niezłe istne centrum przesiadkowe, jeśli teraz nie jest. No i dalej rondo Daszyńskiego. Też jako jedno z ważniejszych miejsc przesiadkowych by tutaj wyszło. Akurat stację metra Randa Daszyńskiego tu spokojnie można postawić, bo tutaj stacji nie ma. Stacja jest tylko i wyłącznie w tym rejonie, a tu jest pusto. Przy okazji do muzeum byłby dobry dojazd. Tu jest trochę już, mi się mniej podoba odcinek, bo jest Młynarska. Czyli skręcamy znowu tak z boku. Jesteśmy bardzo blisko stacji Płocka. Ja bym pociągnął tutaj, zrobił na Okopowej stację. Później tutaj, no niestety cmentarz trzeba byłoby jakoś objechać. No ale już sądzę, że pod cmentarzem byłoby prościej to puścić w tym rejonie tutaj, żeby zrobić stację Długosza. No na pewno PKP Koło z przesiadkami też byłoby ciekawe. No i tak, tutaj mamy Księcia Janusza. W sensie tutaj jest ulica Księcia Janusza. I trochę właśnie skręcamy do kolejnych mniej zalesionych, w sensie z mniej zamieszkałych rejonów, gdzie nie ma aż tak dużej populacji. Ale na pewno byłoby to ciekawe, jak przy Fordzie Bema stacja, gdzie tu jest dokładnie Ford Bema, jakby tu postawili stację od tyłu,
To by niezłe to było, chociaż sądzę, że tutaj tu by powstała stacja fotobooma. Dalej, nowe BMW, centrum przesiadkowe, oj, z tej linii tramwajowej to widzę już dużo osób. No i tak, ta stacja sądzę, że tu by nie powstała. Może jakoś by ją trochę tu przesunęli, ale to byłaby stacja jak Zacisze, czyli w teorii małe, znaczy tu by się przydała stacja nie z tego powodu, że ona jest tu niezbędna, tylko tu jest trudny dojazd. Macie jedną ulicę Piastów Śląskich i właściwie tyle, bo to jest dookoła lotnisko z jednej i z drugiej strony, a tutaj ta stacja to właściwie jest już cudo. Do pętli tramwajowe Bernerowo, która bardzo często niestety nie działa, bo są wypadki tramwajowe, incydenty i 20 nie może pojechać na Bernerowo. I tutaj jakby był nasz tramwaj metro w sensie, to by było to. To naprawdę bym się z tym zgodził. Tu przejazd przez Fort Radiowo, to też jestem za. No i tak, tu jest jeszcze Warszawa, bo to są groty, więc to jest ten jeszcze taki mały fragment. I prawdopodobnie dotąd by nasze metro zostało wybudowane. Co nie zmienia faktu, że i tak to byłoby dosyć długi odcinek, groty by zyskały super komunikację, chociaż tu byłaby M2, więc w sumie niedaleko od tego do łącznika. Natomiast gdyby faktycznie gmina Stara Babice, nie wiadomo skąd dostała dofinansowanie 100% albo 90%, bo inaczej to by raczej nie było ich stać, i by zrobiła tutaj tą dwie te stacje tutaj i Stara Babice rynek, to sądzę, że to byłoby cudo. W sensie jakby wam to w skrócie powiedzieć, jeżeli by wybudowali te dwie stacje, to Stare Babice bardzo by się zaczęły tutaj by się mnóstwo nowych osiedli zaczęło budować, bardzo by dużo na tym zyskali, w dużej ilości rejonów by się, tak jak tu by na pewno by się budowało multum nowych osiedli, groty by zyskały bardzo dużo i jestem przekonany, że w przyszłości do tego miejsca by dojeżdżały po prostu nowe linie podmiejskie, aby dojeżdżać właśnie z innych rejonów, czy tu nawet jakąś jeszcze inną komunikację. To byłoby naprawdę cudo. Stare Babice nie są może jakoś bardzo, tam dużo osób nie mieszka, jednakże to by bardzo usprawniło komunikację podmiejską ze wszystkich tutaj też rejonów, także sądzę, że to byłoby naprawdę ciekawe. No i tak, pokażę teraz tylko pokrótce tutaj jeszcze, jakie są inne propozycje z tymi innymi liniami. Ja ich nie będę analizować, bo one nie miały być brane pod uwagę, tylko bierzemy pod uwagę. Proszę bardzo, tutaj jest linia M4, też ciekawa propozycja, bym powiedział, taka trochę okrężna dookoła całego naszego Warszawy. Teraz tu trochę więcej właśnie łączników się pojawia dzięki temu. M5 ze stacjami, proszę bardzo. Trochę jeszcze więcej tutaj łączników i no tutaj, co ciekawe, wszystkie schematy pokazują tutaj też STP, więc to akurat mi się bardzo podoba. I fiatowa tu ten odcinek, oj tak. M6. Tu niestety jest tylko jedna pokazana stacja, no na minus, bo to są łączniki, ale też ciekawa propozycja, żeby właśnie do Ożarowa Mazowieckiego puścić tutaj dalej metro. No i żeby nie przedłużać dalej, ostatnia praca w konkursie dzisiejszym wygrała, także bardzo się cieszę, że taką tu pracę dostałem. Mam nadzieję, że osoba, która wygrała nasz konkurs, czyli K1K, wiem, że tak niestety tutaj dziwnie go nazwaliśmy, ale to bardziej chodzi o RODO. Wygnała konkurs, dostanie moda jeszcze dzisiaj, prawdopodobnie wieczorem. No i dziękuję bardzo za udział w konkursie wszystkim osobom. Wszystkie prace oczywiście przejrzałem, bardzo mi się podobało. Cieszę się, że bierzecie udział w naszych konkursach. I co dużo nie mówić, zapraszam do brania udziału w kolejnych konkursach, które będą już niedługo. Tylko kolejne będą bardziej ograniczone czasowo i szybciej będę je oceniać, a nie tak jak ten konkurs. Jeżeli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!